Cześć, chciałbym wszystkich fanów, kibiców Asseco Kresowi Rzeszów poinformować, że zostaję w Rzeszowie na dłużej, do 2024, jak dobrze pamiętam. Więc mówię, cieszę się bardzo, mam nadzieję, że te kolejne lata będą bardzo udane dla klubu, dla mnie osobiście, ale mówię, najważniejszy jest klub, więc mam nadzieję, że wrócimy na odpowiednie miejsce dla klubu. Po pierwsze, miałem już kontrakt tak naprawdę podpisany z klubem. To jest jakby przedłużenie kontraktu, który już jeszcze obowiązuje mnie, więc to jest po prostu sygnał dla mnie, że klub wierzy w moją osobę, że jest tutaj dobry pomysł na budowanie drużyny i to mnie skłoniło. Po pierwsze, też mam tutaj dość stabilną sytuację życiową. Rzeszów nie jest dla mnie nowym miastem, więc to też jest dość istotne. Na pewno życie prywatne jest w tym wieku, w którym się zaczynam znajdować, jest dla mnie dość istotne. Więc stabilizacja klubu i moja prywatna jest dla mnie równie ważna. No dokładnie, podpisując z klubem Asseco Kresowią Rzeszów, byliśmy po rozmowach z prezesem i z trenerami, czego oczekujemy od tego sezonu, który jest już na końcówce. I to jest właśnie ten pierwszy krok do tego, żeby Rzeszów wrócił na wyższe miejsca w tabeli. Na kolejnych latach miejmy nadzieję, że będziemy mistrzami Polski, ale myślę, że krok po kroku chcemy po prostu odbudowywać markę gdzieś przez ostatnie lata, która straciła na takiej mocy. A uważam, że ten klub ma przebogatą historię i zasługuje na to, żeby zawsze być w czubie. Nie zawsze się wygrywa, to jest sport, ale żeby być zawsze w czubie. I to mnie skłoniło do podpisania tamtego kontraktu o przedłużeniu i widzę, że ten klub ma pomysł na to, jak funkcjonować w kolejnych latach i mam nadzieję, że wszystkie ścieżki, które obraliśmy wspólnie, będą tymi dobrymi ścieżkami.